kolejne show. Dzisiaj takie tylko, żeby pogadać raczej, bo idę sobie w tym momencie na siłownię. Czekajcie, udowodnię wam to, żeby nie było, że tak mówię, bo nie będzie żadnego nagrania z tej siłowni. Widać, mam tu torbę od Calypso, o, nie, napakowaną. Idę sobie na siłkę. Głównie się uczyć. Nie no, tak poważnie, to po prostu mam już tu, mam na telefonie prezentację z demografii, z top 5 slajdów, więc usiądę sobie na rowerku i będę sobie ją czytał. I to będzie taki trening, powiedzmy, cardio, chociaż to ciężko troszeczkę cardio nazwać, ponieważ nie będę jakoś wybitnie zmęczony po nim. Po prostu dłużej to potrwa. A potem planuję na pewno poćwiczyć brzuch i potem może, tylko może, jeszcze nie wiem, klatkę piersiową, ale z tą klatką to się zastanawiam, bo nie wiem, czy mi się chce, bo dzisiaj taki dzień jest, że mam ochotę się po prostu wziąć, powiesić albo żywcem pochować. Tak czy inaczej, z siłowni żadnych nagrań nie będzie, bo idę sam, więc nie będzie miał mi kto trzymać telefonu. Ja nie będę prosił randomowych ludzi, ej ziomek, weź mi podtrzymaj telefon, nagrasz mnie, jak robię serię. No to sami widzicie, no jakbyście się wypoczuli, gdybyście sobie przyszli na siłownię, podbija do was jakiś typek, prosi, żebyście go nagrali. No ale tłumy na górce, dzieciaki mają radochę, bo śnieg, nie? Tak czy inaczej, do Arkadii sobie idę. O czym chciałem powiedzieć jeszcze? A, jeszcze chciałem powiedzieć o tym, że nienawidzę dokanałowych słuchawek, tak w ramach ciekawostki, dokanałowych, czyli, czekajcie, o takich, znaczy, są tragiczne, nienawidzę ich, nie trawię, bo trzeba je wepchnąć mocno w ucho i dla mnie to jest dosyć duży dyskomfort. Plus jest ich taki tylko, że nie wypadają, no i całkiem spoko basy są. Ale to też samo dają słuchawki te od Apple'a, te co się dostaje ze iPhone'em. Te białe, to jest jedyna rzecz od Apple'a, której nie hejtuję, bo ci co mnie znają, to wiedzą, że ja z iPhone'ów i w ogóle Apple'a to nienawidzę, oprócz tych słuchawek. Dobra. Kończę powoli to gadanie, bo wziąłem telefon, żeby sobie posłuchać muzyki w trakcie drogi do Arkadii, a nie włączyłem jeszcze muzyki, tylko nagrywam o Arkadię tam, także bliziutko. Po siłowni się jeszcze pewnie przejdę po Arkadii i może coś jeszcze nagram, zobaczę. Żeby ten show miał trwał 2 minuty. Dobra. Idę napierniczać. Siła, yo. Trening był jakiś czas. Jak widać, bo się ciemno zrobiło, a teraz idę. Kurczę, moment. Mam na obiektywie te kropelki, trudno, czekajcie. Dobra, chyba nie mam. Idę do szkoły, w której mamy treningi, ponieważ wraca ekipa z obozu i trzeba rozładować matę z samochodu. Więc idę teraz do woźnego poprosić, żeby otworzył drzwi. Trzeba będzie poczekać na ekipę i rozładować matę. I w zasadzie trening mój wyglądał w następujący sposób. Pojeździłem na rowerku stacjonarnym 25 minut. I co? Potem poszedłem robić brzuch. Zrobiłem brzuch, stwierdziłem, że mi się nie chce więcej ćwiczyć przez ten dzisiejszy dzień. I wyszedłem, pochodziłem sobie po Arkadii, pokminiłem jakieś rzeczy. No i teraz właśnie, tak kończąc, już zbliżam się do szkoły. Dziękuję za uwagę i zapraszam do oglądania innych filmów, także moich przyszłych produkcji. Dziękuję za uwagę, myślę, że z 5 minut nagrania chyba jest. Albo i nie ma. Cześć. Jeszcze nie kończę tego filmu, gdyż się okazuje, że wejście na teren w ogóle szkoły to jest zamknięte na kłódkę. I teraz idę właśnie zobaczyć, czy w ogóle brama wjazdowa
do szkoły jest otwarta. Bo kurczę, to dziwne. Momencik. Ups. Tam stoi jakiś samochód, ale on to chyba zaśnieżony w ogóle. No jasne, tam stoi parę dni. No tutaj dzwonka żadnego nie ma. No i co, na kłódkę zamknięte? No kurczę, średnio widać, ale... Tak, o Jezu, jeszcze się przekręciło nagrywanie, ja pierdaczę. Dobra, no nic, będę musiał przekręcić. No, czekajcie. No i powiem wam, kochani, że słuchajcie, tamta brama też jest zamknięta. Na kłódkę jeszcze idę do trzeciego wejścia. Ale tam to w ogóle klamki w tym trzecim wejściu nie ma, to już w ogóle masakra. No nie wiem, o co tu chodzi, nie ktoś powinien być. Chociaż z drugiej strony jest sobota, to byli poinformowani o tym, że mata zostanie przywieziona z powrotem. Ojejku. Niedobrze, bo kurczę, głodny się robię. Jak jestem głodny, to jest mi smutno i jestem zły. A jeszcze trzeba będzie rozładować tą matę, która do lekkich nie należy. Biednemu zawsze wiatr w oczy i wiatr w oczy. Rozkmincie to zamknięcie. Otworzyłem drzwi. Widzicie, jaka tandeta? Ja pierdzielę, ja się nie namęczyłem się w ogóle tej nic. Nie widać, ktoś to zamknął normalnie, bo to jest, tego nie ma. O, nie? Ale udało mi się otworzyć. Oficjalnie włamałem się na teren szkoły. Kurczę, ej, dobra, wydzwonić. Stało, że ludzie gdzieś poszli, nie wiadomo kto, jakiś pan mnie otworzył. Prosiłem o otwarcie bramy, powiedział, że jest zamknięta, ale jest otwarta, że można to otworzyć, zaraz zobaczymy. A że drzwi od tego, to przyjdzie jakiś pan i otworzy. No pewnie chodzi z jakiegoś innego, no tego, dozorca, o, to się dozorca mówi. Dobra, no to idziemy zobaczyć. No i z tego krótkiego filmiku to się zrobić dłuższy filmik. Zaraz zobaczymy, o co chodzi. No, zobaczymy, jak to działa. Co z czym się je, przygody. Gdzie co, i że tu mogę sobie do góry po prostu wziąć? No nie mogę, to jest kurde zamknięte tak. No amen. Ta kłódka, no ani drgnie. Kurde. Co tu chodzi? Zaraz się dowiem. Idę się zapytać, o co tu chodzi. Co to się dzieje? Że otwarte, a jednak zamknięte, no. No, zaraz się dowiem. Chyba, że to właśnie ktoś jedzie tu. Ale nie. Jedzie tu, czy nie? Nie jedzie. O, ja pierniczę. Zamknięta na kłódkę ta brama. Co on za się... Ale ktoś może będzie wchodził tędy, otwierał bramę? Nie no, koleś wyszedł i nie idzie tu. Zamknął samochód? Nie zamknął. Ja pierdzielę. Ja jak berety, typek nie może zamknąć tej bramy. Bo on jeszcze mówi, że nie było informacji, że ma być dzisiaj przewożona mata, no ale cóż. Jednak raczej była, no. Nie, dobra, krew mnie boli. Kastypa mówił, że to się normalnie podnosi, sami żeście widzieli, że się nie podnosi. Poszedłem i powiedziałem mu, no, że panie, to się nie podnosi, a on może się podnosi, nie? I że on przyjdzie i mi to podniesie, bo ja nie potrafię tego podnieść, nie? No to przychodzimy, no i on otwiera tą kłódkę i podnosi. Ja pierdzielę, no teraz to się otwiera, o, elegancko widać. Sup, co, cylnąć? O, teraz elegancko się otwiera, ale wcześniej, kurde. Ajajajaj. Ciekawie. Czekam na samochód z matą.
Będzie z 10 minut filmiku. Albo i więcej. Jak mi się. Tak coś oscyluje teraz, nie? Mniej więcej. Kurczę, kostka brokowatyna, handel, Janusz, Janusz. Jakieś Janusze i Grażyny to oglądają na handel. Patrzcie, ile euro tych palet tych kostką brokową. Ja pierniczę, przecież to jest drogie. Bierzemy, bierzemy, wszystko się tu dostawczy, samochód przyjedzie. Ja pierniczę. Czy można tyle pieniędzy leży. Tak luzem, o. Nie no, kurde, śmieję się. A to są w ogóle, no to są krawężniki, a nie kostka brukowa. Kostka to jest tam, a to są krawężniki. Da jeszcze ze 100 kilo pewnie jeden waży. No nie no, przesadziłem, ale z 5 dych myślę spokojnie. No i gdzie ta mata jest, gdzie to jest? No mi trochę zimno, powiem, w ręce szczególnie, bo to nagrywam, a rękawiczki mam wełniane, więc nie mógłbym wcisnąć przycisku od nagrywania. A jak będzie ktoś dzwonił, to nie będzie mi się chciało zdejmować tych rękawiczek, kurczę. Masakracja. Jeszcze jednocześnie czekam już sobie, w zasadzie czekamy całą naszą grupą studencką, dziekańską, o to się tak nazywa, na wyniki z kolokwium. Pisaliśmy je w czwartek. Pani doktor powiedziała, że wyniki będą szybko, że będą jeszcze w czwartek albo w piątek i prosiła, żebym wysłał tabelkę z imionami, nazwiskami, żeby mogła sobie wstawić ładnie oceny. No to wysłałem tą tabelkę w czwartek. Mamy dzisiaj sobotę, godzinę chyba już 18.30 i jeszcze nie ma wyników. Napięcie. Oj, pani doktor nam buduje napięcie. Ojejku. Cliff. O, no dobra. Prawie, że pod domem. Nie wiem, czy się nagrało, więc powtórzę, że jestem prawie pod domem. Wracam. Mata rozładowana. O, tam jest bałwanek. Zobaczę bałwanek sobie. Ślisko w opór. Idę po śniegu. O. I teraz już serio woli w kwestii zakończenia nagrywania tego filmiku, bo to już koniec. Taki definitywny na dzisiaj. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. Jeszcze nie wiem, jaki dam tytuł, ale jakiś clickbaitowy powinienem dać, żeby wyświetlenia się trzaskały. No, to dziękuję za uwagę. Jeszcze zobaczymy tego bałwanka. Tam, kurczę, podbiegnę. O, ja pierdzielę, może gleby nie zaliczę. Ale całkiem nieźle działa ta stabilizacja w tej susemce. W miarę, jak to z ręki nagrywane, nie? To w miarę te nagrania wychodzą. Dobra. Bałwanek. On coś łopatkę zostawił. No tu bałwanek. Fajny. Ładny. Dobra. Idę do domu.